Witam was wszystkich serdecznie po dłuższej przerwie, ale wiecie, były święta Bożego Narodzenia, był Sylwester i na ten nowy rok chciałbym wam życzyć wszystkim samych sukcesów, samej dobroci, no i przede wszystkim, żebyśmy mieli tych gier na PlayStation VR 2 dużo więcej i dużo lepszych. Dobrze, w tym materiale zobaczycie oczywiście kolejne gry, które ukażą się, część ukaże się już niebawem, bo w tym miesiącu, a na niektóre będziemy jeszcze musieli troszeczkę poczekać. W związku z tym zapraszam was do oglądania, bo naprawdę warto, a i pamiętajcie, że jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, koniecznie zostawcie suba z lajkiem. Zapraszam do oglądania. Na początek gra Phasmophobia, którą już zapowiadałem na moim kanale, ale w tym tygodniu pokazał się wpis na stronie producenta dotyczący update'u na konsolę. I posłuchajcie, co producent napisał. Jak wielu z was wie, premiera konsoli została opóźniona w stosunku do przewidywanej daty premiery w zeszłym roku z kilku powodów. Nadal ciężko pracujemy, próbując przygotować tę grę dla chętnych graczy konsolowych i pojawi się, gdy tylko będzie gotowa. Więc jak widzicie, musimy jeszcze chwilkę poczekać, ale uwierzcie mi, warto, gdyż posłuchajcie dlaczego. Phasmophobia to psychologiczny horror dla czterech graczy. Ty i twój zespół badaczy zjawisk paranormalnych odwiedzicie nawiedzone miejsca pełne zjawisk paranormalnych i spróbujecie zebrać jak najwięcej dowodów. Użyj swojego sprzętu do polowania na duchy, aby znaleźć i zarejestrować dowody, które możesz sprzedać zespołowi zajmującemu się usuwaniem duchów. Wydawca Perp Games i deweloper Deficit Games ogłosili, że 15 stycznia ukaże się nowe DLC do VR Skater, tak zwane DLC SL Pro Series Tour. SL Pro Series Tour obejmuje 5 nowych parków do jazdy na deskorolce, z których każdy jest dostępny w ramach wycieczki z 5 trybami. DLC zawiera także 2 nowe tryby o nazwie Mission Run i Pro Run, a także 15 nowych rankingów, w których można się wspiąć, nowe ekskluzywne przedmioty w sklepie z deskorolkami i 4 nowe trofea PlayStation. Kolejna gra to Bulletstorm, która ukaże się 18 stycznia i wcielisz się w postać Graysona Hunta, którego statek rozbił się na opuszczonej planecie i zdecydujesz przetrwanie albo zemsta. Grayson Hunt, skazany na banicję, członek elitarnej grupy zabójców Dedeho, pała ślepą rządzą zemsty, a jego kompanii, uwięzieni na planecie Stygia, są zdani tylko na własne siły. Hunt musi wybrać, uratować drużynę albo zmierzyć się ze zdradzieckim dowódcą. Oglądacie właśnie grę Toy Trains, która ukaże się 16 stycznia. W grze otworzysz długo zapomnianą, zakurzoną walizkę ze strychu dziadka, odkrywając na nowo stare zabawki i jeszcze starsze wspomnienia. Gdy rozpoczniesz zabawę, tory i wspomnienia zaczną się łączyć. W tej twórczej przestrzeni, w której wszystko zależy od ciebie, poczujesz dziecięcą radość i spełnisz młodzieńcze marzenia, budując tory i rozwiązując łamigłówki. From a bottomless catalog. It might sometimes prove difficult, but any obstacle could be bested with a bit of imagination. With each connected railing, the building would grow and finally turn into a little surprise. After all the work is finished, comes the time to decorate and maybe change a little this and that. The building might be done, but the adventure is far from over. Railies need your imagination. And if you need a place to relax and create, open the catalog and enter the tiny land of Toy Trains. Oglądacie właśnie grę Iron Rebellion. Iron Rebellion zapewnia poczucie prawdziwego zamknięcia i obciążenia wewnątrz mechanicznej machiny wojennej ze wszystkimi przyciskami, dźwigniami i amunicją potrzebną pilotom do zdominowania Układu Słonecznego.
Aktualne funkcje obejmują wciągające elementy sterujące i przyciski oparte na fizyce, konkurencyjny tryb wielosobowy 4x4, 3 klasy mechów, zwiadowca, szturmowiec i ciężki, 7 broni, 6 map, 3 tryby gry, boty AI, zaawansowany ruch i lokomocja, którą musisz poczuć, aby zrozumieć. Na koniec chciałbym powiedzieć, że jeżeli ktoś jest chętny, to Sony weźmie udział w największej na świecie imprezie technologicznej CES 2024, która odbędzie się 9 stycznia. Sony powiedziało, że ich celem jest wprowadzenie technologii i inicjatyw wspierających twórców. I na ten temat konferencja prasowa odbędzie się 9 stycznia o godzinie 2 w nocy, jeżeli ktoś będzie miał ochotę posłuchać. Link do streamu tej konferencji zostawiłem oczywiście w opisie pod filmem. To już niestety wszystko na dziś. Ja będę się z wami powolutku żegnał i do zobaczyska już wkrótce. Pamiętajcie o pozostawieniu suba i łapeczki w górę, jeżeli materiał się podobał. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Cześć!